Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o planach czytelniczych na 2023 rok w ramach odpowiadania na pytania z The New Year's Book Tag. New Year's Book Tag to jest taki tag, który ja robię co roku od kilku już lat, także na pewno znajdziecie te filmy na moim kanale. Ja tutaj gdzieś postaram się Wam podlinkować tę wersję z zeszłego roku, bo te odpowiedzi często się powtarzają, one po prostu często nie zmieniają się z roku na rok. Także jeżeli jesteście tutaj już ze mną od jakiegoś czasu, to na pewno niektóre pytania nie będą dla Was zaskoczeniem. Ten tag jest dosyć krótki, bo ma tylko 6 pytań, głównie książkowych, takich związanych z planami czytelniczymi na ten rok oraz troszkę takich osobistych, prywatnych. Jest takie jedno pytanie z tego, co pamiętam, o postanowienia prywatne, nie książkowe, ale może nie uprzedzajmy faktów i zacznijmy od pierwszego pytania. A pierwsze pytanie brzmi, ile książek planuję przeczytać w 2023 roku? No i moja odpowiedź jest bardzo prosta, jak najwięcej. Natomiast na Goodreads ustawiłam sobie wyzwanie 52 książki, czyli mniej więcej ta jedna książka na tydzień. Zrobiłam tak dlatego, że w zeszłym roku nie udało mi się wypełnić wyzwania. Miałam ustawione chyba 65 książek, a przeczytałam 60 i to ledwo tak naprawdę. Więc w tym roku troszkę sobie tę poprzeczkę obniżyłam, bo również dużo się będzie działo w tym roku, o czym jeszcze za chwilkę opowiem. No i tak samo było właśnie w zeszłym, nie do końca, nie zawsze miałam głowę na czytanie, więc stwierdziłam, że 52 książki to wciąż jest wyzwanie, ale jednak jest to jeszcze, wydaje mi się, realna liczba. Drugie pytanie to pytanie o 5 książek, które bardzo chciałam przeczytać w zeszłym roku, ale mi się to nie udało i planuję to zrobić w 2023 roku. I tutaj przede wszystkim mam dwie książki, które w tamtym roku, albo nawet już wcześniej zaczęłam czytać i one tak wiszą na tym moim Goodreadsie, jako, wiecie, te, co teraz obecnie czytam, natomiast odłożyłam je dawno temu i do nich nie wróciłam. I chciałabym to w tym roku zrobić, chciałabym te książki dokończyć. I jedną z nich jest Frankenstein Mary Shelley. I właściwie chyba sobie ją odłożę teraz na wierzch i zabiorę się za nią już na początku lutego. Tak myślę, że to będzie właśnie ta książka, bo tutaj nie zostało mi dużo, nawet mam zakładkę dokładnie na 197 stronie. Być może sobie gdzieś tam odświeżę, chociaż to jest taka historia, którą myślę, że wszyscy dosyć dobrze znamy, więc wiem, co tam się działo wcześniej, więc może nawet nie będę musiała jakoś bardzo wracać do tych poprzednich rozdziałów i będę mogła sobie kontynuować po prostu w miejscu, w którym skończyłam. A druga taka książka to też jest coś, co już Wam pokazywałam tutaj wielokrotnie. Jest to oczywiście Dziewczyna, kobieta, inna, Bernardine Evaristo. Chcę tę książkę przeczytać również dlatego, że w tym roku, to znaczy pod koniec 2022, wyszła nowa książka tej autorki w Polsce, czyli Manifest i chciałabym ją bardzo przeczytać, ale nie chcę się za nią zabierać, dopóki nie skończę tej. Tutaj utknęłam na stronie 150, no i wiem, że tutaj będę musiała troszkę wrócić, przynajmniej do... Tutaj przerwałam jakieś opowiadanie w trakcie. Opowiadanie, nie opowiadanie, to są, wiecie, te różne historie. No i myślę, że będę musiała wrócić przynajmniej do początku tej właśnie historii, którą przerwałam w trakcie, ale też chciałabym w końcu tę książkę dokończyć. Ale poza tym, bo w pytaniu mowa jest o 5 książkach, tak jak co roku mogłabym Was również odesłać do filmiku, w którym nagrywałam TBR na cały 2023 rok, bo to właśnie są książki, które były wydane w 2022 roku lub miałam je w planach na 2022 rok, a nie udało mi się tego zrobić, więc właściwie cały ten TBR byłby idealną odpowiedzią na to pytanie. No ale wybrałam sobie tutaj jeszcze 3 książki, które chciałabym Wam pokazać i mam tutaj na przykład Maya Angelou, Zgromadźcie się w imię moje, bo w momencie, kiedy nagrywam ten film, udało mi się już przeczytać pierwszy tom tej książki. W tym TBR-ze mówiłam o obu tomach, natomiast pierwszy jest już za mną, więc na pewno chcę jeszcze nadrobić drugi. Drugą taką książką, która nie pojawiła się w tym TBR-ze, ale bardzo chcę ją przeczytać po tym, jak bardzo podobał mi się Głód Roxanne Gay. I jest to książka Zła feministka, chociaż o tej książce słyszałam już dość mieszane opinie. Na pewno nie zbiera tak pozytywnych jak właśnie Głód, pamiętnik mojego ciała, ale wciąż chciałabym tę książkę poznać i wyrobić sobie własne zdanie na jej temat. Tak więc to też jest taki plan czytelniczy na ten rok, mimo tego, że nie znalazł się w tym TBR-ze. I ostatnia książka, to na pewno nie jest dla Was żadne zaskoczenie, bo to właściwie bardziej autorka niż sama książka i mam tutaj Elif Shafak, 10 minut i 38 sekund. Na tym dziwnym świecie, no i tak jak już mówiłam chyba wielokrotnie, to jest ta autorka, z którą zdecydowanie chciałabym się zapoznać w bieżącym roku. No i dużo z Was polecało mi tę książkę na początek, ciągle się zastanawiam, czy będzie to ta książka, czy ta Zielona o drzewach. Natomiast tutaj jako reprezentantkę autorki wzięłam sobie właśnie tę. Tak więc tak prezentuje się te 5 książek, które miałam w planach na 2022 rok i planuję je nadrobić w tym roku. Pytanie trzecie to pytanie o to, jakiego gatunku chciałabym czytać więcej w 2023 roku. I tutaj znowu moja odpowiedź będzie bardzo podobna do tej rok temu, to znaczy chciałabym czytać więcej non-fiction, bo bardzo lubię ten gatunek, a jakoś tak jak przychodzi do tych ostatecznych, końcowo-rocznych podsumowań, do tych najlepszych książek, to okazuje się, że tego non-fiction nie było tyle, ile bym chciała, żeby było, więc trzymam się tego postanowienia z zeszłego roku i zdecydowanie chciałabym czytać po prostu więcej literatury faktu. Ale również chciałabym czytać, może nie więcej, ale po prostu jest kilka takich klasyków, które bardzo chciałabym w tym roku przeczytać.
Nie będę tutaj może wymieniać, ale no przynajmniej 3-4 takie klasyki, które chciałabym poznać, plus Frankenstein, którego Wam tutaj pokazałam, mam w planach, także myślę, że tutaj w tym pytaniu możemy też umieścić właśnie literaturę klasyczną. Pytanie czwarte to jest to pytanie troszkę bardziej prywatne, bo tutaj jest pytanie o 3 nieksiążkowe postanowienia. I takim moim pierwszym głównym i najważniejszym postanowieniem na 2023 rok to jest wyjść za mąż, ponieważ w tym roku wychodzę za mąż, biorę ślub, także to jest takie najważniejsze postanowienie tego roku i myślę, że wokół tego w dużej mierze będzie skupiało się moje życie w tym roku, właściwie myślę, że całym, bo najpierw przygotowania, później sama uroczystość, no a później zostanie już niewiele do końca tego roku, żeby myśleć o czymś innym, a pewnie jeszcze będę wspominać i żyć tym wydarzeniem. Także to jest zdecydowanie numer jeden, jeżeli chodzi o moje takie postanowienia związane z życiem prywatnym w tym roku. Numer dwa to jest wrócić do aktywności fizycznej, ponieważ w tym momencie, kiedy mam pracę taką typowo biurową od 9 do 17 i jeszcze kilka dni w tygodniu pracuję z domu, to dziennie robię około 100 kroków i uważam, że to jest naprawdę straszna rzecz, więc koniecznie potrzebuję jakiejś takiej aktywności fizycznej. Spacerów na pewno, ale też czegoś jednak więcej niż spacery. Także to jest moje drugie postanowienie na ten rok, żeby jednak tej aktywności fizycznej było zdecydowanie więcej. A trzecia rzecz to jest rzecz związana z tym, że w końcu przeprowadziłam się do Warszawy, więc chciałabym jak najbardziej korzystać z tego, że mieszkam w dużym mieście, w którym dużo się dzieje, jeżeli chodzi o rzeczy kulturalne. Chciałabym chodzić jak najwięcej na różne spotkania autorskie, różne wydarzenia kulturalne, targi książki oczywiście, na które w tym roku na pewno się wybieram, te warszawskie. Także chciałabym po prostu jak najbardziej korzystać z tego, że mieszkam w Warszawie i wykorzystać to, co to miasto ma do zaoferowania. Tak więc tak wyglądają te moje najważniejsze nieksiążkowe postanowienia na ten rok. Jeżeli macie ochotę, to podzielcie się waszymi, bo zazwyczaj rozmawiamy tutaj o książkach, rzadko kiedy prywatnie, więc jeżeli macie ochotę podzielić się swoimi postanowieniami właśnie takimi nieksiążkowymi, no to serdecznie zachęcam do zrobienia tego w komentarzu. I mamy już pytanie piąte, przedostatnie. I pytanie piąte to jest pytanie o książkę, która najdłużej leży na mojej półce. I tutaj znowu, no mogłabym wrócić do tych filmów z poprzednich 2 lat. Za pierwszym razem pokazywałam Wam cały ten cykl Filipa Gregory, który gdzieś tam sobie leży, nawet mi się go nie chce teraz wyciągać. W zeszłym roku pokazywałam Wam książkę, którą sobie tutaj nawet wzięłam. Jest to Antony Doerr i Światło, którego nie widać. A wzięłam tę książkę ponownie, ponieważ widziałam, że chyba teraz w styczniu albo w lutym, jakoś w najbliższych tygodniach w każdym razie, będzie wychodziło wznowienie tej książki, wydane nakładem wydawnictwa poznańskiego. Podejrzewam, że będzie pasowało do książki tego autora, którą wydawnictwo wypuściło w zeszłym roku, chyba Miasto w chmurach, tak chyba taki miała tytuł. Natomiast ja mam to stare, pierwsze wydanie, wydane jeszcze przez Czarną Owcę. To jest wydanie z 2015 roku, więc tyle ta książka leży na mojej półce, to jest już praktycznie 8 lat. Wciąż nie przeczytana, ale może teraz, kiedy tej książki będzie na pewno więcej, wszyscy będą ją czytać, to być może znowu nabiorę na nią ochoty i sobie do niej wrócę właśnie w tym starym wydaniu, które bardzo lubię, bo ono ma obwolutę, twardą oprawę, tutaj pod obwolutą jest takie czarno-białe. Bardzo mi się to wydanie podoba, uważam, że ono jest takie przyjemne. Oczywiście to z wydawnictwa poznańskiego na pewno również będzie piękne, no ale chyba nie planuję kupować, skoro mam to, albo może to sprzedam, a kupię tamto, żeby pasowało mi do Miasta w chmurach. Zobaczymy. W każdym razie najważniejsze jest to, żebym w końcu tę książkę przeczytała. Ale żeby też tak się nie powtarzać i pokazać Wam jednak coś innego co roku, to mam tutaj też książkę, która również bardzo długo leży na mojej półce i jest to Córka Kleopatry. Ja kiedyś przeczytałam tej autorki książkę o Madame Tussaud i tamta książka bardzo, bardzo mi się podobała, z tym, że to było w jakimś 2013 roku, więc bardzo, bardzo dawno temu, ale mimo wszystko bardzo podobał mi się styl pisania, taka lekkość przekazywania historii przez tę autorkę. No i jakoś tak niedługo po przeczytaniu Madame Tussaud stwierdziłam, że chciałabym poznać inne książki tej autorki, a ponieważ ja jako dziecko ogromnie byłam zafascynowana starożytnym Egiptem, no to wybór oczywiście padł na Córkę Kleopatry, ale też na Nefertiti, którą również mam na swojej półce, ale dopiero od niedawna, bo kiedyś tam parę miesięcy temu dorwałam ją na Vinted, więc stwierdziłam, że do tego pytania w tym tagu się nie nadaje. No ale właśnie mam tutaj Córkę Kleopatry. To też jest książka, która bardzo, bardzo długo czeka na swoją kolej. Zaraz zobaczę, kiedy tutaj jest wydanie. Pierwsze wydanie jest z 2012 roku, także może nie aż tyle, ale pewnie 2013-2014 myślę, że na mojej półce ta książka już mogła być. No i ostatnie pytanie, szóste, to pytanie o to, jakim słowem określę cały 2023 rok. Myślę, że jest to dosyć trudne pytanie do zrobienia, do odpowiedzi na samym początku roku, bo wszystko się może w tym roku wydarzyć, jeszcze tak naprawdę nikt z nas tego nie wie, ale to najważniejsze wydarzenie, wokół którego ten rok dla mnie będzie się skupiał, no to zdecydowanie jest ślub, małżeństwo, więc myślę, że tym słowem na pewno mogłabym ten rok określić. A jak to wyjdzie, to zobaczymy pod koniec roku, zobaczymy, czy jeszcze coś bardzo, bardzo takiego ważnego i przełomowego
w moim życiu się wydarzy, żebym mogła ten rok określać. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje odpowiedzi na ten noworoczny tak. Jeśli macie ochotę na ten tak odpowiedzieć, to ja jak zawsze bardzo, bardzo zachęcam. Chętnie przeczytam Wasze komentarze, chętnie poznam też Was lepiej jako widzów, jako osoby, które tutaj często na moim kanale się pojawiają. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!